Stacja Muzeum, 20 grudnia 2022 roku. Okres przedświąteczny. Michał Fludziński. Jakub Kulecki. Pogoda jaka dzisiaj jest? No, lekko, lekko śmieszna, czyli rano kataklizm zimowy, a powoli taką wczesną wiosnę mamy. Były mrozy przez kilka dni. Przez wiele dni poprzedzających temperatura do minus kilkunastu nawet lokalnie. Minus 12 najniższa tu w okolicy. Do tego opad śniegu. Tak. I to taki intensywny, wielokrotny. Tak. Kilka fal przeszło opadu śniegu. Ziemia zmarzła, a dzisiaj w tle słychać kapiącą wodę ze wszystkiego, dlatego że dzisiaj we wtorek grudniowy jest ciepło. Plus 2, plus 3. W związku z tym śnieg topnieje, ale ziemia jest zmarznięta, w związku z czym poranek był... Poranek blacharza, tak to się nazywa. Jazda figurowa na lodzie. Mnóstwo, na drogach mnóstwo stłuczek, wypadków, w tym również poważnych zdarzeń drogowych. Na chodnikach niestety mnóstwo złamań. I na peronach również. I stłuczeń na peronach również. Tutaj w stacji muzeum utrzymane, wszystko posypane, odśnieżone jak należy. Od 6 rano staraliśmy się. Natomiast, no właśnie, zimowe utrzymanie. Mówiliśmy o nim już w cyklu po kolei z Kuleckim. Mówiliśmy o maszynach, których używamy. A dzisiaj chcieliśmy jedną z tych maszyn obejrzeć. Dokładnie. Co będziemy oglądać? Będziemy oglądać pług odśnieżny 414S. 414S, trzy cyfry i litera, to jest oznaczanie typów pojazdów szynowych w Polsce. Czwórka z przodu oznacza, w przypadku pojazdu bez napędu, oznacza czteroosiowy pojazd. 14 kolejna liczba porządkowa, licząc od 401. S, pojazd specjalny, w tym przypadku pług odśnieżny. Wirnikowo-lemieszowy. Wirnikowo-lemieszowy. No właśnie, większość pługów, które zobaczymy, czy to na torze wąskim, czy to na torze normalnym, to są pługi lemieszowe dwukierunkowe, albo lemieszowe jednokierunkowe. Albo lemieszowe jednokierunkowe, albo odśnieżarki szczotkowe, no tak, z wirującą szczotką. Już ich coraz mniej, ale faktycznie jeszcze się trafia. Żeby sobie rozjazdy wyczyścić. Ale pług taki wirnikowy w polskich warunkach był zbudowany po zimie stulecia, no, efekt zimy stulecia 1979, gdzie było bardzo śnieżnie, bardzo mroźno i nagle dla kolei stał się problem, więc jeszcze chyba były niedobitki wirnikowych pługów parowych. No właśnie, zatrzymajmy się tutaj, bo takie pługi wirnikowe były budowane w wykonaniu parowym i nawet w Szwajcarii zabytkowe, ponad stuletnie urządzenia przywrócono do ruchu, funkcjonalności. Tak. One nie są może eksploatowane tak intensywnie jak w czasach ich regularnej służby, ale są cały czas w pełni funkcjonalne. W służbie czynnej. Tak, można je uruchomić, można nimi odśnieżać. Natomiast okazało się, że gdy te urządzenia już zużyły się, okazało się, że następca Nie było. Znaczy, na początku nie było, więc budowano prototyp, a potem mieliśmy parę lat zim bezśnieżnych, bardzo ciepłych, bezśnieżnych zim, albo jeżeli coś popadało, to takie pokrywy były do 10 cm, więc w ogóle nie miało to racji bytu. No ale dzięki temu możemy na jednym zabytku, na jednym pojeździe wytłumaczyć działanie dwóch różnych urządzeń. Zacznijmy od tej strony lemieszowej. Cały ten pojazd jest czteroosiowy i jest on posadowiony na dwóch zwykłych wózkach wagonu towarowego. Pojazd nie miał własnego napędu. Wymagana była lokomotywa popychająca albo kilka lokomotyw, ponieważ przez grubą pokrywę śnieżną jedna lokomotywa mogłaby nie przejechać. Od tej strony lemieszowej duży żółty element, zgarniacz przedni. Skrzydła boczne, zgarniacz mógł pracować tak jak tu mamy pokazane na dwie strony, czyli oczyszczać linię powiedzmy jednotorową, odgarniać śnieg na obie strony i skrzydła mogły w stanie rozłożonym oczyszczać tor poza skrajnią,
a można było lemierz ustawić w jeden lub drugi skos i oczyszczać, odsuwając śnieg tylko na jedną stronę. Skrzydła boczne tutaj mamy w pozycji marszowej, ale gdyby je rozłożyć, to wtedy poszerzylibyśmy sobie znacznie tę szerokość odśnieżania. Oczywiście pracując takim pługiem trzeba było pamiętać o tym, że nie jesteśmy już w skrajni kolejowej, czyli wychodzimy poza tę dopuszczalną obwiednię taboru. No i stąd też nawet do dzisiaj mamy znaczniki torowe dla pługów odśnieżnych. Dokładnie. O konieczności złożenia skrzydeł i podniesienia noży. Dokładnie, przed rozjazdami, przed przejazdami kolejowymi. Mosty, wiadukty, tam musimy poskładać te urządzenia, podnieść te przednie lemiesze, złożyć boczne skrzydła po to, żeby zmieścić się w skrajni. Cały pług pomalowany na niebieski kolor z czarnymi akcentami i żółtymi elementami. Przedni zgarniacz jest cały żółty z czarnymi pasami po to, żeby było to wszystko dobrze widoczne. Na ekspozycji mamy otwarte klapy i wkręcone zderzaki. Zderzaki można było odkręcić, zdjąć, klapy pozamykać po to, żeby mieć jednolite powierzchnie na tej przedniej, roboczej powierzchni. Na dole z kolei mamy szczotki po to, żeby dobrze wyczyścić szyny ze śniegu. Pudło tego urządzenia zdradza elementy lokomotywy EU07. Widać, że te elementy pudła właśnie stąd pochodzą, tak więc jest to hybryda wagonu towarowego, jeżeli chodzi o podwozie, ale ściana czołowa to jest ta charakterystyczna ściana starej dobrej EU07, okna boczne, okna przednie, ale reflektory są gdzie indziej. Reflektory umieszczono nad linią okien, dlatego że poniżej mamy właśnie lemiesze, dwa reflektory standardowe wiadra z czerwonymi światłami tylnymi, ale jest jeszcze trzeci reflektor, który ma biały krzyż obrócony o 45 stopni. To jest sygnał pługu odśnieżnego wykonującego czynności. Wejście do pojazdu. Mamy jedno wejście w połowie jego długości. Okna właśnie takiej lokomotywowej proweniencji i druga kabina, już troszkę inna, o ścianie czołowej, o ujemnym skosie. Dwa okna z obrotowymi wycieraczkami, ponieważ adaptacja tam, ze statków, z jednostek pływających. Tam sypało śniegiem przecież. Mamy właśnie ten drugi koniec maszyny. Z tej strony mamy część wirnikową, która była używana, jeżeli pokrywa śniegu przekraczała 1,5-2 metry. Na dole podajnik ślimakowy, noże, również druciane szczoty do oczyszczania główki szyny. Natomiast jeżeli pokrywa śniegu była wysoka, na górze mamy wirnik uzbrojony w noże, które miały za zadanie porcjować pokrywę śnieżną, przetransportować ją na wirnik i wirnik siłą odśrodkową wyrzucał śnieg przez rurę odrzutową. Legenda głosi, bo nie widziałem tego w pracy, że nawet do 40 metrów było to w stanie odrzucić śnieg od osi toru. Natomiast można było regulować, odrzucać na lewą lub prawą stronę, to było wszystko ustawialne. Takie pługi używane były po wojnie w wykonaniu po niemieckim. Były to maszyny parowe, Borsiga bodajże. No właśnie, ale takie parowe pługi jeszcze służą w Szwajcarii. Są to pojazdy zabytkowe, one nie wykorzystywane są już w takiej intensywności zapewne jak w czasach. Ale bardzo widowiskowe to jest. Jest to widowiskowe, bo mamy piękny alpejski biały śnieg. Pojazd ma obudowę drewnianą, drewno jest pomalowane na taki przyjemny, ciemny kolor, ale te elementy robocze są pomalowane na czerwono z żółtymi akcentami. Niebo jest błękitne, a śnieg sypie się górą, po prostu jak z wytwornicy na narciarskim stoku. Coś pięknego, widok warty obejrzenia.
Tu mamy też oświetlenie robocze, no niestety szyba jest wymieniona na środkowym reflektorze, więc nie ma krzyża ukośnego, który powinien się tu znajdować. Zostanie uzupełniony, jak pogoda będzie bardziej po naszej stronie. I jest jeszcze jedno ciekawe oświetlenie na obu stronach. To są te wąskie pionowe lampy. Ponieważ na PKP komunikacja radiowa była no niezbyt powszechna, mówiąc delikatnie, w czasach PRL-u, to przy pomocy tych lamp załoga pługa odśnieżnego komunikowała popychającej lokomotywie, z jaką prędkością mamy jechać do przodu, czy się zatrzymać, czy cofnąć. Można tam było podać 5 komunikatów prędkościowych. Tutaj się jeszcze znajduje belka, która umożliwia nam sprzęgnięcie się z innym pojazdem, ale czy ta belka była usuwana do pracy, czy ona tu była przez cały czas? Gdy... Wygląda na to, że była przez cały czas. Mhm. Też mamy tutaj boczne skrzydła. O mniejszej rozpiętości. Bo tutaj nie chodziło o szerokość, tylko chodziło o to, żeby się przebić przez najgrubszą pokrywę. Najbardziej szkodliwy dla komunikacji, dla pracy. I wszystko sterowane przy pomocy hydrauliki. Tak, są tu liczne siłowniki hydrauliczne i linie zasilające te urządzenia. A my dzisiaj wykorzystamy okazję i obejrzymy sobie tę maszynę w środku. Ale zanim wejdziemy, to zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo pług jest wiernikowo-lemieszowy, czyli... Jak trzeba, pracuje, jak właśnie. Jest mniej śniegu, pracuje jako lemierz, jak jest więcej śniegu, pracuje wirnikiem. No ale jeżeli wirnik jest po tej stronie, po której akurat jest lokomotywa, a my chcemy pracować w drugą stronę, to co robimy wtedy? No, wydawało się, że powinniśmy szukać trójkąta, ale to byłoby żeby bez obrócić sensu. To tak jak parowóz. Tak. Na szczęście inżynierowie pomyśleli i dołożyli obrotnicę. Obrotnica znajduje się w połowie długości maszyny, czyli można za pomocą hydraulicznych siłowników można się podeprzeć tutaj niczym budowlany żuraw. Możemy oprzeć się na torze. Oprzeć się możemy na szynach i cały ten pojazd wtedy może się obrócić i zmienić część roboczą. Część roboczą z lemieszowej na wirnikową lub odwrotnie. I tej cechy konstrukcyjnej nie mają te pługi dwustronne lemieszowe, bo jej nie potrzebują. To była unikalna cecha konstrukcyjna pługów 414S, chociaż ci z nas, którzy byli na stuleciu kolei sochaczewskiej, widzieli drezyny, które też wykorzystywały taką kurzą stopkę do tego, żeby się obrócić do drugiego kierunku jazdy. Sam patent był dużo wcześniejszy, bo tak naprawdę czy drezyna Tatra T18, która miała też właśnie obrotnicę, trzeba było ją ustawić, ona nie była na stałe, tak jak tutaj, tylko ją rozkładano, przy pomocy korby windowano drezynę do góry i można ją było albo zestawić z toru w tamtym przypadku, albo obrócić. Podobnie mają drezyny wąskotorowe. Dzisiaj element zapomniany, no nie mamy tak śnieżnych zim, a rzadko który tabor dzisiaj potrzebuje takiego wynalazku. Poza tym tutaj też musimy zwrócić uwagę na to, że to jest wyjątkowo okazały pojazd. Masa w stanie służbowym 64 tony, czyli rzeczywiście to urządzenie, ta obrotnica, ona jest niezwykle okazała. To jest bardzo masywne urządzenie. W tych pojazdach, o których mówimy, zwykle masa jest wielokrotnie mniejsza. A tutaj te ponad 60 ton musimy obrócić po to, żeby zmienić kierunek pracy. Wchodzimy po schodkach na pomost. W warunkach pracy trzeba było tę drogę pokonać po takiej drabince. Trzeba było tutaj wejść na ten tabor, pokonując raz, dwa, trzy, cztery, pięć stopni. A my wchodzimy do kabiny operatora
części wirnikowej mamy właśnie okrętowego typu ucieraczki. Przy pomocy siły odśrodkowej odrzucały śnieg, lód, wodę. Czyli środkowa część, ta okrągła, obraca się i w ten sposób odrzucamy śnieg po to, żeby sobie zapewnić chociaż minimum widoczności w kierunku pracy. Pulpit sterujący z sygnalizacją prędkości jazdy. Tu nie ma prędkościomierza w takim klasycznym wydaniu, tylko jest prędkościomierz taki stopniowy. My sygnalizujemy, co chcemy. Stop i wtedy lokomotywa popychająca musi zatrzymać. Czyli to jest sygnalizacja. To jest tylko sygnalizacja. My nie sterujemy, bo nie mamy jak. To lokomotywa popychająca ma nam zapewnić możliwość przemieszczania się. Dokładnie. Czyli my za pomocą takiej sygnalizacji sygnalizujemy to, co chcemy. Czy chcemy do tyłu, czy chcemy powoli do przodu, czy chcemy się zatrzymać. Co obsługa ma lokomotywy dla nas wykonać. Ale na przykład manometry instalacji hamulcowej, pneumatycznej są tutaj jak w lokomotywie. Oprócz tego mamy jeszcze sterowanie hydrauliką z garniaczami. Podniesiony, opuszczony. I który zgarniacz? Boczny prawy, boczny lewy i zgarniacz dolny. I do tego jeszcze obrotnica, czyli właśnie to urządzenie, które nam umożliwia zmianę kierunku jazdy. Syrena podniesiona, opuszczona powyżej. Syrena, hamulec, awaryjny, klapa Ackermana. I sygnalizację działania zgarniacza. Zgarniacz podniesione, światło zielone. Zgarniacz środkowy opuszczony, światło czerwone. Po to, żeby mieć tę pewność, że na przykład nie najedziemy z opuszczonym zgarniaczem na rozjazd. Ogrzewanie kabiny, no bo przecież pracujemy zimą. I musimy mieć możliwość dogrzania się. No i najważniejsza rzecz, czasem praca może przejść tutaj w moją stronę. Może wymagać nocowania. Tak więc mamy tutaj taką możliwość zrobienia z tego pojazdu kuszetki. Dwuosobowej, czyli mamy dwa łóżka. Dwa łóżka, dolne. Dwie leżanki i szafki na różne rzeczy, które zabieramy ze sobą. Czyli jadąc na taką służbę pługiem odśnieżnym, musimy być przygotowani na to, że nie wrócimy na noc. W związku z tym mamy jesteśmy dwie leżanki. Jesteśmy zabezpieczeni i nie trzeba zabierać ze sobą całego wagonu, chociaż nie wyklucza, że pewnie takich obsad mogło być więcej, więc gdzieś mogli dalej się zmieniać. Tutaj jest dla dwóch osób. No i wchodzimy do najgłośniejszej części pługu. No i właśnie, no pojazd nie ma napędu, a widzimy tutaj silnik spalinowy. To jest 12-cylindrowa, widlasta jednostka z logo PZL Wola. Czyli zakładów, które produkowały silniki zarówno do lokomotyw, ale również do czołgów. Pojazdów pancernych, do czołgów. No i tutaj mamy opis. To jest agregat hydrauliczny do obsługi wirnika, lemieszy oraz systemu hamulcowego. Służył też do napędu obrotnicy. Czyli najgłośniejszy, jak powiedziałeś, element to jest właśnie ten silnik. Do obsługi jego mamy rozbierany dach, jak spojrzymy na górę. To wszystko, co nie da się naprawić tu, będzie wymagało wybudowania silnika. Silnik można wybudować tylko górą. Dokładnie. Przed nami jeszcze jedno pomieszczenie, bardzo ważne. Czyli sanitariat. Jest tutaj toaleta. To tylko w filmach hollywoodzkich przewód pokarmowy ma tylko początek. Na służbie niestety ma oba końca. I pamiętajmy o tym, że w warunkach ekstremalnych, ponieważ to jest przecież pojazd, który miał być uruchamiany przy najcięższych służbach, przy najcięższych śniegach, najcięższych wyzwaniach, no to wtedy trzeba było się szykować na to, że utkniemy gdzieś, że nasza służba się przedłuży. Tutaj mamy napisane płyn Petrygo, czyli płyn chłodniczy właśnie. Zalany
2 stycznia, ale już końcówki roku nie odczytamy. 2 stycznia, no właśnie, 02. Czyżby 2002 rok. Może. Tutaj mamy właśnie chłodnicę. Przemieszczamy się dalej. Mamy hamulec bezpieczeństwa w takim wagonowym wydaniu. I tutaj mamy też kolejny panel sterowniczy. Mamy. Tu już jest elektryka. Mamy rozdzielnię elektryczną. I tutaj mamy ogrzewanie, czyli no, jedną z najważniejszych funkcjonalności tego urządzenia. Mamy też tutaj sterowanie układu pomp. Wszystko jest to zrobione w taki bardzo warsztatowy sposób. Nie ma tutaj przesadnej finezji. Jak najprostsze, jak najbardziej funkcjonalne. Nie umiem powiedzieć, czy intuicyjne, ale tak zrobione, żeby działało. No, nie musi być ładne. Mało kto tutaj siedzi i podziwia widoki. I ogrzewanie elektryczne dla warsztatu, dla WC, dla kabin i wyłącznik główny. Tu mamy małą prądnicę, silnik spalinowy. No właśnie, to już jest drugi silnik spalinowy na pokładzie tego pojazdu, który nie ma napędu, a ma 2 silniki. Układ wydechowy wyprowadzony na górę i ten nieduży silnik, który wygląda jak jakiś silnik właśnie maszyny stacjonarnej, ewentualnie coś pokrewnego mogło pracować w 2 cylindry. W ciągnikach rolniczych i prądnicę. Również jest tutaj szafa elektryczna. I coś, co najbardziej przypomina lokomotywę EU07, przynajmniej od środka, choć nie pod względem wyposażenia, czyli część lemieszowa, kabina do obsługi lemiesza. Również układ zadawania prędkości, oświetlenia. Zadawania prędkości, w tym sensie wydawania poleceń odnośnie prędkości. Sygnalizacja prędkości jazdy. Tak, tu się znajduje. Sterowanie lemieszami, symetryczne, lewy i prawy. I sygnalizacja położeń. Nóż czołowy, prawy, lewy. Podniesiony, opuszczony i lemierz boczny. Prawy, podniesiony, opuszczony i stopień rozwarcia skrzydeł. Mierzony w metrach. Najszerzej 1,6 metra i złożony 0 metrów. Dźwignie sterowania lemieszem lewym i prawym bocznym. Lemierz czołowy, lemierz boczny. Prawe po prawej intuicyjnie, lewe po lewej. Również manometry instalacji pneumatycznej, włączniki agregatów hydraulicznych, ogrzewania kabiny, no i stan zasilania, prąd baterii i napięcie zasilania z takim daszkiem. Gniazdo telefoniczne, które jest normalnym gniazdem starego typu telefonicznym, 4-bolcowym, jest zasilanie 24 V. Kontrola instalacji przeciwpożarowej i również na wszelki wypadek sygnalizacja pożaru. Przy silniku głównym woli jest tam czujka przeciwpożarowa, termiczna, więc w przypadku wytopienia się elementu była włączona sygnalizacja pożarowa, plus jeszcze ogrzewanie szyb typu tramwajowego, czyli oporniki grzejące powietrze pod szybami. Oprócz tego mamy po obu stronach, gdyby było 2 operatorów, po obu stronach mamy syreny, po prawej stronie mamy krany hamulcowe, a po lewej stronie mamy jeszcze miejsce po manipulatorze radiowym. Miejsce po radiotelefonie, który tutaj na standardowych mocowaniach. To tylko on jest dużo późniejsze, jak widać, że jest to dokręcone warsztatowo już jak upowszechniła się komunikacja radiowa. Pługi wirnikowe nie przyjęły się w Polsce, nie korzystamy z nich. Nawet z pługów lemieszowych nie korzystamy już tak często jak dawniej. Bo mamy taki klimat, jaki mamy, czyli ocieplenie i mniej śnieżne zimy. Ale teraz, jak mieliśmy ten okres
poprzedzające nasze spotkanie, gdzie miejscami popadało ponad pół metra śniegu, no to jednak na południu kraju były uruchamiane na szlakach górskich oczyszczarki śniegu. Na wszelki wypadek PLK przygotowało kombajny odśnieżne, bo nie wiadomo było, jak ta pokrywa jeszcze może nam się zwiększyć. No kombajn odśnieżny, czyli poważna, ciężka, wieloczłonowa maszyna. I takie na wszelki wypadek rzeczy przygotowano. Jak będzie, zobaczymy. Natomiast moment, kiedy powstał ten egzemplarz konkretny, no to akurat zbiegło się z bezśnieżnymi zimami. No i nie wiem, czy na szczęście, czy nieszczęście się nie przydawał. Trafił do muzeum. Pług typu 414S zaprojektowano w 1979 roku. Prototyp wykonano w 1980. Chrzest bojowy przeprowadzono w sezonie 1980-81, następnie udoskonalono część wirnikową i w następnym sezonie kontynuowano testy. Zakłady naprawcze taboru kolejowego w Stargardzie zbudowały jedynie dwa egzemplarze lemieszowo-wirnikowego pługa typu 414S. Dla porównania dwukierunkowych 411S dostarczono 158 sztuk. Pług lemieszowy poradzi sobie z warstwą śniegu do 1,5 metra. Pług wirnikowy jest w stanie przebić się przez 3-metrową pokrywę śnieżną. Czy zwiedzający stację muzeum mogą obejrzeć ten pojazd od wewnątrz? W okresie zimowym raz w miesiącu jest udostępniany do zwiedzania. Tylko niestety raz w miesiącu, dlatego że nie jesteśmy w stanie bardziej, że tak powiem, zapalonych zwiedzających przypilnować, żeby nie zabierali ze sobą pamiątek, więc... To jest bolączka polskiego muzealnictwa. Więc niestety jest to tylko raz w miesiącu, ale informacja jest dostępna na stronie internetowej. Można przyjść, wtedy jest dostępny pług. Są dostępni pracownicy muzeum, którzy chętnie na pytania zwiedzających odpowiedzą. Niesamowite urządzenie, do którego na co dzień nie mamy dostępu. Rzadko widzimy je w pracy. Do zobaczenia w stacji muzeum. Zapraszamy serdecznie. I wesołych świąt.